Dzień dobry. Cześć. A może hello. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek teraz robisz. Znać proszę. Choć parę minut. I posłuchaj tego, co chcemy ci dzisiaj powiedzieć. Żyjemy w czasach ostatecznych. Pan Jezus jest jedynym Bogiem. Pan Jezus wraca. Bądźcie gotowi na spotkanie z Synem Człowieczym. Radujmy się, kochani, cieszmy się. Chwała Panu naszemu kochanemu. Alleluja. Pismo wypełnia się na naszych oczach. Łukasza 21:11. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi oraz głód i zaraza. Będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba. Znakiem czasów końca jest właśnie nasilenie się owych zjawisk. I to, co wam teraz pokażemy, jest jedynie kroplą w morzu. Polska, 16 września 2024. Potężna powódź. Bośnia, 3 października 2024. Przynajmniej 14 osób zginęło w trakcie powodzi. Bangladesz, 26 sierpnia 2024. Przynajmniej 18 osób zginęło w powodzi. Afryka, 16 października. Powódź. Karolina Południowa, 9 września 2024 rok. Tysiące ludzi ewakuowanych z powodu pożarów. Idaho, 5 października. Jasper, Kanada. Prawie całe miasto spłonęło. Polska, Czechy i Austria. Masowe powodzie. Turcja. 16 października. Trzęsienie ziemi 5,9 w skali Richtera. Odczuwalne aż w Syrii. Peru. 12 października. Pożary. Nigeria. 16 października. Dziesiątki tysięcy ludzi ewakuowanych. Francja. 11 października. Powodzie. Afryka, 22 września 2024. 2 października, pierwszy raz od 50 lat Sahara zalana powodzią. 3 i 9 października 2024 roku największe rozbłyski słoneczne od 2017 roku. Zorze polarne widziane na całym świecie w wyjątkowych kolorach oraz w kształcie trąbiącego anioła. Dokładnie tak jak z Księgi Objawienia 8:9. Różnorodne komety i różne zjawiska na niebie. 14 października Hawaje. 16 października Turcja. 13 października Kanada. 11 października Alaska. 12 października Rosja. Wieści wojenne przepowiadane również na czas końca przez Pana Jezusa. Izrael w stanie wojny. Groźby wojny nuklearnej. 15 października 2024. Północna Korea wysadza drogi graniczące z Koreą Południową. 20 września 2024. Stany przygotowują się do potencjalnej wojny z Chinami. 23 lipca 2024. Wielka Brytania musi być gotowa na wojnę w przeciągu 3 lat, mówi głowa armii. 23 października 2024. Putin nawołuje do stworzenia alternatywnego międzynarodowego systemu płatności z banknotem wyglądającym tak. Obłudnicy, wygląd nieba i ziemi umiecie rozpoznawać. Jakże więc obecnego czasu nie rozpoznajecie? To czasy, w których filmy science fiction są jedynie zapowiedzią szybko nadchodzącej rzeczywistości. To czasy opisane w Księdze Daniela, mówiącej o tym, że ludzka glina zmiesza się z żelazem. Czasy, w których sukces i kariera są ważniejsze od rodziny i miłości. Czasy, w których ludzie wypierają się Chrystusa w zamian za miskę soczewicy. To czasy na wzór czasów Noego, w którym ludzie pochłonięci życiem nie są w stanie dostrzec tego, co tak naprawdę jest ważne i co nadchodzi i tak naprawdę już jest u drzwi. To czas nowoczesnego Babelu, w którym narody współpracują ze sobą, gloryfikując stworzenie, które sami stworzyli i tego, kto je zaprojektował, zamiast swojego stwórcy. I właśnie dlatego ich czas nadchodzi. Tysiące ludzi masne o pochwyceniu, o tym, że żyjemy chwilę przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Na przykład spójrzcie na to. Objawienie, pochwycenie, nuklearny atak na Amerykę, kłamstwo o obcych. Sen o pochwyceniu, powstanie nadchodzi, Bóg objawił mu coś naprawdę intensywnego. Sen o pochwyceniu, porywanie do nieba, żyjemy w czasach końca, Jezus niedługo nadchodzi. Bóg dał mi sen o pochwyceniu, myślę, że jesteśmy w ostatniej godzinie. Pochwycenie. Bóg potwierdził, że to nadchodzi. Proroczy sen.
Jezus przychodzący w obłokach wygląda stanowczo. Sen o czasach końca, pociski uderzające w Amerykę, wierzący będący pochwyceni. Sen o pochwyceniu i ataku nuklearnym na Stany. Sen, pochwycenie i wojna nuklearna. Żyjemy w czasach ostatecznych, a Pan Jezus, który jest jedynym Panem, Królem i Zbawicielem, Jahwe w ciele wraca. Niedługo wraca i już stoi u progu, u drzwi. Także słuchajcie, nawracajcie się, bo Pan nie będzie zwlekać ze swoim przyjściem. Niedługo ujrzy Go każde ciało. Czas jest krótki. Czas jest bliski. Pan Jezus powraca. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Chwała, chwała, chwała jedynemu Bogu, jedynemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Najwyższa chwała Bogu, oblubieńcowi, który przychodzi po swoją oblubienicę, po swój lud, po swój Boży Izrael, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, który przyszedł w ciele jako Mesjasz zbawić nas wszystkich. Tych, którzy przyjmą Jego ofiarę, już wkrótce wraca po swój lud. Bądźcie gotowi na spotkanie z Synem Człowieczym. My Cię może nie znamy, ale zna Cię Twój Bóg, Jezus Chrystus, który na Ciebie czeka. Uważaj, żeby ten dzień nie przyszedł do Ciebie jak złodziej w nocy. Bądź gotowy, Pan Jezus Chrystus wraca. On nadchodzi. Nie jesteś tu przez przypadek. Czujesz to tutaj. Pan Jezus jest jedynym Bogiem, jedynym Zbawicielem, jedyną drogą, prawdą i żywotem. Niedługo do nas wraca i On jest jedynym Zbawicielem. Żyjemy w czasach ostatecznych. Chwała Panu Bogu, tylko Jezus i nikt inny. Z Panem Bogiem. Święty, 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 nasz Pan Bóg, Ojciec Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. Tak, dokładnie. Nasz Pan Jezus Chrystus powraca. Powraca po swój lud, po swoją oblubienicę, gdyż to On jest godzien wziąć cześć, chwałę i moc, ponieważ przez Niego wszystko zostało stworzone i z Jego woli trwa. Dlatego nie bądź jak głupia panna, której zabrakło oliwy, by przejść przez drzwi do Pana Jezusa Chrystusa na Jego wesele. Ponieważ gdy drzwi już będą zamknięte, będzie za późno. Dlatego przyjdź do Niego dzisiaj, napełnij swoją lampę oliwą, aż po sam czubek, byś w pełni wypełnił słowa, które usłyszał Jan w swoim objawieniu, gdzie Duch i oblubienica mówią: przyjdź, a kto słyszy, niech powie: przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Amen. I pamiętajcie, że nie każdy, kto powie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Trzeba mieć szczere serce. Nasz ukochany Pan, Pan Jezus, nasz Pan Bóg, obiecał, że kiedyś po nas wróci i już niedługo wraca. Radujmy się, bo ten sam Bóg, który złożył za nas ofiarę, który oddał swoje życie za nas, żebyśmy my mogli żyć, teraz wraca po nas. Radujmy się, kochani, cieszmy się. Chwała Panu naszemu kochanemu. Alleluja. Chwała Chrystusowi. Witajcie. Witajcie w ten wspaniały dzień. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić mega radosną informacją i wiadomością. Posłuchajcie. Pan Jezus Chrystus absolutnie wraca. Jest to udokumentowane w 100%. Pan Jezus Chrystus wraca. Czy Wy to rozumiecie? To jest coś niesamowitego. Żyjemy w momencie, w czasach, gdy sam Bóg wraca do nas po raz drugi. Za pierwszym razem przyszedł jako baranek, aby złożyć ofiarę na krzyżu dla nas, dla naszego zbawienia, a tym razem wraca, aby sądzić. Wraca jako sędzia, jako wszechmogący Bóg, wspaniały Bóg, wraca, aby sądzić. My będziemy współsądzić z Nim, my będziemy współkrólować z Nim. Każde kłamstwo,
bluźnierstwo, bałwochwalstwo, morderstwo, zarówno morderstwo fizyczne, jak i morderstwo w sercu będzie osądzone. Każde oszustwo będzie osądzone. Wszystko będzie osądzone. Każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu będzie osądzony. Jesteśmy o krok. Ci, którzy zostali przygotowani, uświęceni, opieczętowani, uświęceni, pokryci krwią Chrystusa, spotkają Go w chmurach, w obłokach, tak jak oznajmia Pismo. I potem powrót razem z Nim. I współrządzenie razem z Nim. Współdziałanie, współkrólowanie razem z Bogiem. Czy wy sobie to wyobrażacie? Fałszywy prorok, ci, którzy oszukują, kłamią, mówią, nic się nie wydarzy. Pokój, pokój, pokój. Ci wszyscy, to jest fałszywy prorok. I bestia, elity razem zostaną wrzuceni do ognia i siarki w jeziorze, które pali się bez końca. Czy wiecie, że w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym jest ponad 2000 proroctw, z czego 90% już się wypełniło? Całkowicie ludzie to widzieli, jak się proroctwa wszystkie wypełniły? Dla wielu Ewangelia jest zakryta. Dla tych, którzy grzeszą i wybierają grzech i trwają w grzechu, Ewangelia jest zakryta. Dla nas Ewangelia jest odkryta. My rozumiemy, gdzie jesteśmy, rozumiemy, co się dzieje, rozumiemy, co nadchodzi. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, Pan Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Marka 1:15: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest podstawowa wiadomość dzisiejszego dnia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I radujcie się, że nasz Sędzia Sprawiedliwy, Król, Bóg Wszechmogący, Lew z plemienia Judy wraca. Już nie jako baranek, tylko jako Lew, jako Sędzia, jako Bóg Wszechmogący. Kochani, cudowna, wspaniała wiadomość. Pan Jezus wraca już niebawem. Wraca tutaj, na tą ziemię, osądzić ten świat. Dlatego cieszmy się, radujmy się, ale pamiętajcie, musimy też oczekiwać. Powiecie, że Pan Jezus powiedział, nie znamy dnia ani godziny. Zgadza się, owszem. Ale powiedział też, że nas ten dzień nie zaskoczy jak złodziej. Że po znakach poznamy, tak jak po gałązce oliwnej poznajemy, że lato nadchodzi, tak my poznamy po rzeczach, które się dzieją na świecie, że Jego nadejście jest bliskie. Wystarczy otworzyć oczy, zobaczyć, co się dzieje wkoło. Tu nie ma w ogóle sprzeczności, tu nie ma żadnej dyskusji. Po prostu to się dzieje w tej chwili. Otwórzcie oczy. Chwała Panu Bogu. Dzień dobry. Cześć. A może hello? Kimkolwiek jesteś i cokolwiek teraz robisz, znać proszę, choć parę minut. I posłuchaj tego, co chcemy Ci dzisiaj powiedzieć. Jesteś wyjątkowy. Jesteś dzieckiem Bożym. Nie bój się tego. Nie bój się o tym myśleć, ani o tym mówić. Zaufaj. Zaufaj jedynemu Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Otwórz to, co zostawił dla nas. Otwórz Słowo Boże, wczytaj się, wsłuchaj się w nie. Tam jest droga, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Zajrzyj również w swoje serce, bo to właśnie tutaj rodzą się rzeczy piękne, ale czasem również te brudne. Sprawdź, jaki jest stan Twojego serca. Czy gdyby dzisiaj przyszedł Pan Bóg, czy będziesz gotowy na to, żeby powiedzieć Mu, jestem Panie Boże przed Tobą i jestem czysty, czysty miłością do Ciebie. Kochaj Pana Boga, tak jak On pokochał Ciebie. Tylko żeby była to miłość obdarowana, otoczona honorem do Niego, szacunkiem,
pokorą, ukorzeniem. Wyzbądź się pychy i bądź czysty. Bo czas, w którym żyjemy, jest naprawdę wyjątkowy. A głos Pana Boga będzie słyszalny dla tych, którzy najpierw wybiorą właściwą drogę i otworzą się na ten głos, na to wołanie. I pamiętaj, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Bądź błogosławiony. Krocz prawą drogą, a wejdziesz do bramy, która prowadzi tylko do zbawienia. Join us. Come.